Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Poznanie Jezusa jest drogą prowadzącą do zobaczenia Go. Poznając mojego Pana, widoczną staje się droga mojego życia. Siłą pociągającą do ujrzenia Boga, patrzenia na Niego, jest cierpliwe, wytrwałe i codzienne Jego poznawanie. I tego, którego poznam, ten zamieszka we mnie, ale i ja zamieszkam w nim. Poznanie Boga jest niczym innym jak miłością. Chcąc tego dokonać, człowiek dojrzał do tego, aby wszystko stracić. Nie można poznać Jezusa, nie rezygnując równocześnie z własnego myślenia i odczuwania jedynie według ciała. Jest to droga całkowitego ogołocenia i całkowitego przeobleczenia się w tego, którego poznaję przez miłość. Jezusa poznajemy w Duchu Świętym. Poznanie Boga można porównać ze stworzeniem człowieka na nowo. Jeśli chcę poznać Boga, powinienem o to pytać Jezusa. Poznanie Boga Ojca jest możliwe wówczas, gdy człowiek wstąpi na drogę Jezusa, przyjmie Go za prawdę i nią będzie się kierował. Do poznania Jezusa potrzebne jest rozumne serce, to, o które prosił Boga król Salomon. Rozumne serce to mądre serce. Ono jest wtedy, kiedy człowiek doświadcza bojaźni Bożej i posłuszeństwa Panu Bogu. Jezus mówi: wierzcie mi. To jest sposób na przyjęcie tego, co Jezus chce dać człowiekowi. Dzięki wierze staję się człowiekiem sprawiedliwym. To jest droga mojego uświęcenia, a zarazem usynowienia. Moją cechą szczególną jako człowieka staje się to, że żyję z wiary. Żyję dzięki zaufaniu i zawierzeniu Bogu. Gdy wierzymy Bogu, dostrzegamy w swoim życiu, a zarazem w świecie, znaki Jego działania z mocą i mądrością. Żyję, jakbym widział Boga. Żyję dlatego, że wierzę. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Idę nie widząc, lecz wierząc. Na widzenie przyjdzie czas później. Dlaczego takie myślenie? Ponieważ dla człowieka, który wierzy, wszystko jest możliwe z Bogiem.
wszystko jest możliwe dla Boga i w Nim.